pod Krakowem. Bierzemy satelitę, środek pola, w sensie obok jakieś domki, stawiamy ludzika i zobaczmy, co my tu mamy. A, ja wiem, co to będzie, to akurat widziałem. Generalnie skup się na tym króliku, nie? No. Idziemy dalej. Co się dzieje? A, on skoczył. I... Nie, to jest królik? To jest królik. Zobacz, to jest królik. Jak pojedziemy kawałek dalej, to tu jest królik. A czemu on zawrócił? Nie mam pojęcia, co tu się wydarzyło. Jak bo nie, królek... bo on, poczekaj, bo on skakał w tą stronę. On skakał stąd? No, tak, stąd, tutaj. A nagle wraca w nagle wraca i zobacz, jak jest on wysoko. Zapomniał, że żelazko zostawił odpalone. Nie mam pojęcia, jak on czemu on wracał, nie mam pojęcia, dlaczego był tak wysoko, ale no, dziwny, mógł go samochód Google Maps zawalnąć. On go rąbnął, Ola! Patrz, on jest w powietrzu! No. Patrz, on go w tym momencie tutaj pacnął. A pojedźmy tak gdzieś tutaj. Co się dzieje z naszym królikiem? No już go nie ma. Nie ma go. A jest tu przecież, są wielki! I bez kitu. Ale jak on ma długie ręce, no, łapy, nie? No, bo króliki mają długie łapy, ja skaczą. Nie, nigdy nie widziałam królika. To jest królik czy zając? Nie, to jest królik czy zając, nie znam nigdy się. Nigdy tego nie rozróżniałam. Dajcie znać w komentarzu, jeżeli wiecie.